Dzisiaj obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej w gminie Puck. Mamy spotkanie z dyrektorami szkół, z najlepszymi nauczycielami, którzy otrzymają nagrodę wójta. Jest również okazja do spotkania się z emerytowanymi dyrektorami, którzy pracowali na rzecz puckiej oświaty, gminnej oświaty. Są również właściciele i dyrektorzy przedszkoli, które funkcjonują na terenie gminy Puck. Jest to święto ludzi, którzy mają dużą odpowiedzialność na sobie. Dzisiejsze czasy są trudne, ponieważ jesteśmy w trakcie ogromnej reformy oświaty. Są zmiany programowe, dyrektorzy muszą dostosowywać się coraz to do nowych wymogów i standardów, które zaczynają obowiązywać, ale mając na uwadze doświadczenie tych ludzi, myślę, że poradzimy sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami. A dzisiaj wszystkim tym, którzy pracują na rzecz gminnej oświaty, nauczycielom, dyrektorom, personelowi, który pracuje w szkołach jako tą pomoc gospodarczą, księgowym, chciałbym złożyć najlepsze życzenia, żeby mieli ogromną satysfakcję z wypełniania tej misji, bo to jest misja, kształcenie i dbanie o rozwój drugiego człowieka, a tym bardziej bardzo młodego człowieka. I chciałbym, żebyście Państwo mieli tą satysfakcję z sukcesów, które osiągają nasi uczniowie i żebyśmy dalej dbali o rozwój naszej bazy. Takim przykładem lada dzień będziemy otwierać praktycznie nową szkołę w Połchowie, długo oczekiwano, są przygotowane kolejne zadania inwestycyjne, powstały miejsca w przedszkolach i to już w znaczącej ilości. Także chcemy, żeby ci wszyscy, którzy mają do czynienia ze światą, czuli, że te wszystkie działania są dla naszych mieszkańców, dla dzieci, dla młodzieży, a wszystkim tym, którzy mają do czynienia z tym zagadnieniem, życzę wiele satysfakcji, no i oczywiście zdrowia w realizowaniu tych wszystkich przedsięwzięć.